kolejnym filmie w kwestii skóry i zamszu, ale generalnie różnych kwestii skórzanych, bo tych kwestii skórzanych mamy tak naprawdę ogrom. Ja nawet dosyć niedawno, jakiś może miesiąc temu, opowiadałam o bardzo ciekawym, takim bym powiedziała, motywie, aspekcie dostępnym w niektórych perfumach, oczywiście to jest bardziej dostępne w niszy, takiej skóry, która też się sprawdzi świetnie na skórę męską, w takim wydaniu z czymś takim trochę zaokrąglonym jesiennym, czyli na przykład szlachetny trunek do skóry, różne kwestie do skóry, które tam były omawiane. Natomiast ja już kiedyś mówiłam, bardzo dużo zapachów ze skórą poznałam. Oczywiście tych najbardziej perełkowych, jeżeli chodzi o skórę zamsz, to oczywiście jest dużo więcej w niszy. Faktycznie nisze warto eksplorować, jeżeli my chcemy tego typu motyw. Natomiast skóra jest dostępna w mainstreamie. Rzadziej z tym pozytywnym, naprawdę udanym skutkiem, ale jest. I oczywiście ludzie kojarzą na pewno Bottega Veneta i różne wersje, bo jest też tą wersję taką fioletową, różne. Też Bottega męską. Generalnie wtedy faktycznie pojawiło się coś innego. Pojawiła się kwestia zamszu, takiego wydźwięku bardzo dystansującego, eleganckiego. Także to na pewno. Ten zapach jest bardzo w stylu, powiązany z tym zapachem, który kiedyś miałam. Gdzie mamy też taki klimat właśnie zamszu, ale z kwestią też morelowości, owocowości, także to na pewno też. Od razu powiem, że w momencie takich zapachów też możemy gdzieś tam podejrzewać, że będzie zamsz oczywiście wskazany. Czasami to może być skóra, natomiast oprócz tego jakaś kwestia typu fiołek, typu irys i to może trochę potem w połączeniu ze skórą dać taki efekt bardziej w stronę zamszu. Też w takim klimacie jest oczywiście też zapach celebrycki, o którym kiedyś mówiłam, miałam flakon. To jest ten zapach. Oj, nie ten, nie ten. Chociaż tego nie znam, może też, ale chodzi mi o te klasyczne, o. Więc, które kiedyś miałam. W sumie ładny flakonik, także tam też było bardziej z owocami. Tutaj mam akurat wskazaną śliwkę. Natomiast zapachów z jakimś tam zamszem, z takim klimatem jest więcej, bo na przykład mam niszowe Bloom Impression, zapach, który się nazywa Etat Grace i ten zapach ma taki wydźwięk, chociaż typowo tutaj nie ma wskazanego, tylko właśnie jest taki trochę klimat, który może się spodobać miłośnikom Bottegi. Mamy takie trochę właśnie tą szyprowość, patchouli, mech i morele. Bo warto wspomnieć, że Bottegę klasyczną można by było traktować jako taki zamszowy szypr. Zresztą mamy mech, patchoulię. Na pewno też świetną skórą, którą ja bym chciała wskazać, jest to skóra szyprowa fiołkowa, wycofane Jolie Madame. To takich skórach, które ja cenię, które ja miałam, które ja lubiłam, lubię. Akurat tego zapachu nigdy nie miałam w postaci flakonu, ale wielokrotnie o nim wspominałam i miałam dekant i to jest bardzo dobry zapach marki Balmain. Ja tęsknię za tym zapachem, stworzyłam sobie cudowny, fiołkowo-skórzany szypr, który się nazywa Alma, czyli dusza i jest to ekstrakt. Przepiękny absolut muchu, przepiękny składnik patchoulowy, przepiękne fiołki, przepiękna, elegancka skóra. Bardzo też takim zapachem skórzanym, zamszem, który ja lubię, to jest mój zapach Sude de Patchouli. Zamsz jesienny, zamsz z herbacianością, zamsz z patchoulą, zamsz z absolutem mchu. Przepiękny zapach, ekstrakt z czarnej herbaty, esencja patchoulowa, absolut mchu. No piękne. Zamsz, tak? Nie powiedziałam. Te cztery rzeczy są mocno zaznaczone. Zapachów skórą stworzyłam bardzo dużo, bo bawię się tym tematem, tworząc takie zupełnie inne ukazania skóry, których na rynku nie ma, które byłyby skutecznie poszukiwane, na przykład skórę bordową stworzyłam, skórę goździkową, w sensie goździk kwiat, Cuore de Claveles, z takiej serii kobiecość z dystansem, z taką klimatem, klimatyczna jesień. Oprócz tego też ostatnio na przykład Dulce Suede, zamsz na sposób słodszy z mleczkiem migdałowym, z drewnem migdałowym, przepiękny zapach.
Dużo tak naprawdę powstało zapachów z kwestią skóry, bo i cuero de café, skóra z kawą, jest też de café, de cuero, skóra kawa zamsz i Pepsi. Powstały też skórzane fiołki, zamszowe fiołki, także bardzo dużo różnych tematów. Oczywiście też wartym wskazania nurtem jest na przykład skóra irysowa, na przykład Memo. W zasadzie obie wersje. I ten, i Ayrgeler Ud. Było kiedyś moje pierwsze memo, które poznałam. W podobnym klimacie na pewno też jest skóra Maison Crivelli. Podobieństwo do tego memu jest bardzo duże. Tu miałam dekant. Marka jest w Galilu. Tu jest dużo jakichś takich słodszych nut, ale zwanie, zapach jest bardzo w stylu właśnie tego memu. Memo zresztą ma dużo zapachów z skórą w nazwie, bo też warto wspomnieć o na przykład skórze, bo tak jak mówiłam, skóra irys, skóra fiołki, to już wspomniałam, skóra szypry. O skórach jesiennych, to tak jak mówiłam już wcześniej, bo to są takie klimaty jak na przykład. Skóra i w takich. Tu jest dużo różnych, ale w takich lepkościach jesienne, cynamon, śliwka, bardziej w te strony. Mamy też cypriol, mamy też zaokrąglone labdanum, także tego typu nurt, ale tych zapachów jest więcej. Mamy też w ogóle skórę na sposób, tak jak mówiłam, słodkawy, ale jeszcze inny, na przykład ten zapach. Coś nie mogę. Czego tu nie widzę. Które kiedyś miałam. Muszę oznaczyć. Miałam w postaci flakonu. I to jest zapach, gdzie mamy właśnie zamsz, jest biały zamsz, jest słodkawo, są też te cytrusy, jest taki właśnie szlachetnie cytrusowy, przestrzenny, rozmyty, trochę słodkawy, kremowy, cielesny zamsz. Także taki nurt. Tak jak mówiłam, są też skóry inne kwiatowe, na przykład skóry z różą. I takie połączenie było na przykład w Hermès. Ja miałam Kelly Kalesz EDP. Tam była róża, skóra, siano, taki efekt. W taką stronę to szło. I róża tam była zaznaczona i taka skóra, ale taka ładna skóra, taka nieprzybrudzona, bo może na przykład w EDT była taka bardziej z czymś lekko animalistycznym. Oczywiście dużo jest skór na rynku, które są dla mnie totalnie nieakceptowalne. To na przykład skóry właśnie z czymś animalistycznym, brudnym, nie. Skóry z czymś mdłym, słodkim, nie. Skóry takie z czymś mdłym, słodkim i męskawym, mainstreamowym, nie. Niestety taki nurt jest obecny i to często. I to jest taki obecny mocno w otoczeniu. Nad czym ubolewam? Skóry w wydaniu ciężkim, takim mocno arabskim, też nie jest taki w ogóle składnik perfumowy, który zahacza o taką właśnie. To jest taka skóra z zielenią, ale z takim wydźwiękiem, mocą, przesadzeniem arabskim, który mi totalnie odpowiada. I na przykład on jest bardzo znaczący w niektórych markach arabskich, w niektórych markach niszowych arabskich. Na przykład coś takiego wyczuwałam w marce Kajal. I teraz, co ja bym jeszcze wskazała z skórą? No właśnie, róża skóra to na przykład ten zapach Memo, który kiedyś miałam w postaci flakonu. Tam też jest jakoś tak bardziej lżej. Jest róża, jest ogólnie woda różana, ale właśnie ta skóra jest taka nie za ostra, nie za ciężka. Jest taka właśnie w wydaniu kobiecym. Jest też mój zapach. Suede de Rosa. Przepiękny, różany, przestrzenny, urokliwy, romantyczny, różany zamsz, który osobiście uwielbiam. Ostatnio sobie właśnie wyciągnęłam flakon z tych moich zapachów. Cudowny zapach. Cudowny zapach, jeżeli chodzi o róże, jeżeli chodzi o zamsz, jeżeli chodzi o taką przestrzeń, lekkość, jednocześnie dobrą trwałość i dobre parametry, i dobrą nośność i tak dalej. Co bym tutaj jeszcze wskazała, jeżeli chodzi o skóry, jeżeli chodzi o właśnie różne nurty. Ja bardzo lubię ten zapach. Tylko tu dam. I wbrew nutom,
Dla mnie to była taka skóra z czymś takim, ta kolorystyka flakonu tutaj pasowała mi, bo takie bardziej jakieś owoce, leśne, natomiast ich tutaj typowo nie ma. Może w nutach nie ma, w składnikach są, ale nieważne, czy są w nutach, ale efekt był. Efekt był. Kiedyś miałam ten zapach, to był jeden z moich dwóch pierwszych butikowych Armani lata temu. Ja zapamiętałam ten zapach, tylko skóry nie wpisali, ale to była taka skóra w dosyć takim. Miała elegancję i miała jakieś takie trochę zaokrąglenie. No i tutaj można podejrzewać labdanum, benzoes. Bardzo dużo zapachu, tak jak mówię, ma w ogóle skórę w nazwie. W niektórych moich zapachach też się pojawia hasło cuero, czyli skóra. Czasami się pojawia słowo właśnie oto. Moje się pojawia suede, czysto po angielsku, bo mam bardziej chyba suede, ale u mnie się pojawia jako hiszpańska suede. Natomiast dulce suede, akurat ten mój zapach już ma wymowę tą angielską z pewnych względów, bo dulce suede tak trochę dziwnie, akurat to zestawienie dziwnie słów brzmi. Wtedy właśnie dulce suede bardziej. Ale też na przykład cudowny zapach. Skóra zamszliwka, cudowny, klimatyczny jesień, Suede Siruel. To na pewno. W kwestii nietypowych skór warto wspomnieć o tym zapachu. Dzonka, czyli Dzonka L'Artisan. My mieliśmy flakon w tej dawnej wersji. Już go chyba nie ma, także to jest chyba nieaktualnie. I to jest przykład takiej skóry unikalnej, dlatego że takiej skóry z przyprawami. Z takim powiedzmy trochę rozgrzaniem, z taką trochę powiedzmy takim roziskrzeniem, lekką pikantnością. I w zasadzie jeszcze bym wskazała ten zapach z L'Artisan, który dziś mam w postaci dekantu, dekanta. I ja go też pamiętam jako taką skórę, ale z czymś takim lekki, jakieś tam lekka animalistyczność trochę była. Nie odbierałam to jako skóry gourmand, chociaż tutaj takie mamy nuty gourmand. Natomiast dobrałam ten zapach, muszę go sobie odświeżyć, jako niezwykle wyjątkowy zapach. Pięknie się rozwijający, arcyciekawy i bardzo unikalny. I w ogóle to jest taka perełka wskazana. Ale tak jak mówię, totalnie go nie odbierałam. Miał jakąś taką w sobie lekkie przewrócenie, ale które powodowało taką charyzmę tego zapachu. Oczywiście mi zdecydowanie w perfumach bliższy jest zamsz. Jak widzę, zamsz to jest raczej coś, co mnie przyciąga, to faktycznie. Kiedyś miałam też tę skórę z Parfum The Empire. Ja ją pamiętam jako taką skórę charakterną. Natomiast miała swój ciężar, ale nie była, mam wrażenie, za ciężka. Natomiast z tej marki jeszcze miałam Osmanthus. I jeżeli chodzi o Osmanthus, miałam w dawnej wersji. Nowej chyba też poznałam, ale nie jestem pewna. Jak już jestem, już miałam dekant dawnej wersji właśnie od Alana, już po prostu flakon już dawno, dawno już go nie mam. I to też jest taki efekt, że jest osmantus, jest herbacianość, ale właśnie jest też trochę takiej skóry zamszol, takiej ładnej skóry, właśnie z czymś takim herbacianej skóry, kwiatowej skóry właśnie w kwestii osmantusa. Tu mam ogólnie herbatę. Jaśmin też czasami potrafi być herbaciany, jest jednym z tych kwiatów, które obcy herbacianości mają. Nie zawsze, ale mają. Na przykład w Imperial Team Kiliana. Natomiast, czy Costume d'Arciana. Natomiast o kwiatach herbacianych będzie osobno, ale Osmanthus też jest takim kwiatem. Też ma taką szansę. Ma też sobie generalnie kwestię kwiatowo-morelową. Tu mam jeszcze morelową osobno. Także to jest taka skóra kwiatowa, osmantusowa, morelowa, niemorelowa, kwiatowo-morelowa, herbaciana. Także o tym nurcie też warto wspomnieć. I trochę w takim nurcie był zapach, ale to pamiętam już, ale bardziej skórzanie było. Clone Kin i zapach się nazywał.
O, miałam go trochę. Marka już niestety zniknęła z Polski. Ja mam jeden w specjalistach wycofany flakonik. Tu mamy też zamsz, mamy bergamotkę, mamy jaśmin. Bergamotka potrafi mieć aspekt herbaciany. Jaśmin też potrafi mieć. Jeszcze jest to jałowiec, także to jest. Tylko jest mocniej zaznaczona ta skórzaność, ta zamszowość, bo mamy też trochę nut jeszcze innych, drewno, mamy wetiwerię, coś może po prostu bardziej zaostrzyć aspekt, jakiś bardziej w stronę skóry. Kliknęłam sobie na zamsz, zobaczę, co tu jeszcze jest dopowiadane, o czym koniecznie chciałabym wspomnieć, ale od razu powiem, że pominęłam tutaj kwestie takich skór animalistycznych, brudnych, bo takowych nie lubię. Więc aż tak tutaj nie muszę ich wskazywać. Jeżeli widzimy skórę, jakieś takie nuty zwierzęce, kastoreum, cywet, nie wiem, jakieś kwestie kmin, kumin i tak dalej, to jest takie ryzyko. Jest takie niebezpieczeństwo. Niektórzy lubią, ja lubić nie lubię. Natomiast jeszcze jest taki nurt w ogóle wiśnia skóra. To zaraz opowiem. Natomiast zawsze coś jednak nie do końca było, dlatego mam swoją wersję, która bordowa się skóry bordowej z wiśniami. Natomiast z balansem doskonałym między tym a tym, między skórzanością i tak dalej, a bordem głębią wiśni bez słodyczy, właśnie z taką surowością, wytrawnością, głębią emocją, dystansem. Natomiast zobaczymy, co tu będzie pokazane, ale i tak fragrantika wskazuje małą część, oczywiście jest dużo więcej zapachów. Kiedyś mi się dawało, że wskazuje wszystko, ale chyba jakoś jest to okrojone. Ganimet, powiem szczerze, że bardziej odbieram mineralnie niż skórzanie. Już bardziej 683 bym powiedziała, jako z mocniej zaznaczoną skórzanością, albo 683 ekstrakt. Poznałam to Nichein. Tam było tak dosyć ciężkawe, że mamy skóry motoryzacyjne. To ostatnio o tym mówiłam, to jeszcze może to zaraz opowiem. Skóra wiśnia, skóra motoryzacyjna, bo jest dużo różnych nurtów. Także jest zamsz, torebka skórzana, kurtka skórzana, to też opowiem o takim nurcie. Już mówiłam o takim zapachu mało znanym z Abdul Samad Al-Qurashi, z takich sensownych marek arabskich, sensownych wydźwięków i zapachów arabskich. Zresztą ja o markach arabskich wspominałam, nie wiem, z 90 lat temu, kiedy w ogóle nie było tego boomu i było zupełnie inne kwestie arabskie. Ale muszę powiedzieć, a propos marek arabskich, w bardzo budżetowej cenie za 20 zł trafiłam cudo. Bardzo w stylu pewnego zapachu za ekstraktu za ponad 800. W ogóle jeszcze warto wspomnieć, jest skóra z liściem pomidora, z zielonością. Zielone skóry, na przykład Memo, Italian Leather. Świetna jest skóra Naomi. Skóra odymione typu Tuscan Leather, to też jest taki nurt, albo skóra maliny, taki nurt też jest. Także tych nurtów skórzanych to jest przede wszystkim, bym powiedziała, no bardzo dużo w ogóle, może nawet z 15. Poznałam te Byzantium Saffron, też taki trochę klimat Tuscan Leather. Zresztą zapachu stylu Tuscan Leather jest dla mnie według mnie już w tym momencie za dużo. Niektóre w lepszą stronę, niektóre w gorszą. O, fajny zapach właśnie L'Artisan Skin on Skin. Chyba poznałam to Elizabeth Arden, ale nie pamiętam je pod kątem skóry. Mam po Dean, to jest taka skóra cielesność, jeszcze taki jest aspekt skóry właśnie, skóra ciało, 9,5 tygodnia, nasienne klimaty, jakieś różne właśnie, mamy Weekend Postmoderno, Sauve Couture, mamy właśnie po Dean, mam flakonik, więc to też, mamy właśnie te kwestie takiej cielesności skóry, mój zapach 9,5 tygodnia, Piel del Cuerpo, mamy też Cuerpo de la Mar, skóra z morza, także tego typu kwestie też są. Tak przewijam, przewijam, bo chcę zobaczyć, o tu mam na przykład jakiś zapach, który ma green w nazwie, o której skórze faktycznie chciałabym wspomnieć. Mamy pewne klasyki, niektóre już wycofane, jeżeli chodzi o skórę w mainstreamie. Wiśnia skóra udana jest na przykład w Headspace. Trochę zbyt słodką stronę jest w Sherry Punk. Nie do końca jednak w Durce Wiśniowej, która jest na wyłączność w Lulua.
Tylko tak jak mówię, stworzyłam sobie taki efekt, który mi idealnie pasuje, ale w kirsch jest też super. Skóra motoryzacyjna, trochę te odnowione skóry typu Tuscan Leather, czy Clif Christian, czy też jest to w tym zapachu, który mam. Tam jest jeszcze dodatek tej malinowości. Bo akurat nie aktualnie, także uaktualniłam, że o źle dałam w sumie, że mam. Kliknęłam się przez przypadek, że miałam. Mam. Natomiast jednak jest ten aspekt stylu właśnie tej skóry Forda. Jest ta malinowość. Jeszcze się zastanawiam z tym zapachem. W takim klimacie też jest bodajże London. Vidian, tylko Vidian będzie już niedługo też w sopockim stylu. Także pewnie częściej będę miała okazję coś bardziej posprawdzać. Tak całkowicie się z tą marką zapoznać. Także tutaj też skóra agar malina, ale ładniej zaznaczona malinowość jeszcze. Także o Vidian będę opowiadała. Nie wiem, muszę ustalić z Amadeuszem, kiedy się spodziewają tej marki. Bo prędzej, częściej jestem w sopockim stylu niż w quality. Dobra. Jeszcze ten nurt motoryzacyjny to oczywiście na przykład Bulgari, nieważne, opona, czyli ten zapach. Oczywiście też tak jak mówię, w takich klimatach jest też Monodem, Venezia Leather, o których mówiłam już niejednokrotnie, także tego typu kwestie. Teraz sobie kliknęłam w skórę, nie w zamsz. Tego nie poznałam, natomiast ta nowa Leather Jardin totalnie według mnie nie odbieram ich skórzanie, zupełnie inną stronę. Te Gucci poznałam na lotnisku chyba. I pamiętam, że było to dobre. I taka, nawet ta barwa pasowała, to było chyba tak trochę zaokrąglone, tylko nie wiem na zasadzie czym. To Under the Stars poznawałam, ale już nie pamiętam. Były w Sephorze. Jest jakiś zapach z skórą, nowy z Lardisą. Aha, jak widzę, skóra malina to... Właśnie takie zapachy jak Dior Homme, ten dawny, ten z irysem, bo teraz już jest jakaś wersja bez irysa. Ale udało mi się jeszcze poznać wersję dawną z irysem. W Sarze, to jest film 11 perełek Sary. Opowiadam o pewnym zapachu, chyba z Moon w nazwie, bardzo w stylu irysowej skóry Memo. To tak jeszcze powiem. Poznałam skórę Guerlain, ale musiałabym ją sobie odświeżyć, żeby o niej opowiadać. Była na bezsówce kiedyś. To jest bardzo ciekawa skóra. Dlatego, że to jest skóra, tu już informacja nieaktualna, już nie mam. Akurat tego Imaginary już nie mam, ale tam jest taki aspekt, jest to skóra z ciekawym dodatkami, z irysem, cytrynowością, ładną, ale jest taki aspekt czegoś ptaszarnianego. Czasami się coś takiego pojawia, to właśnie z kimś rozmawiałam, już nie pamiętam, kto mi to mówił, chyba to był, mówił mi
Tak, to była chyba rozmowa z Michałem w Galilu. Właśnie o tym, że ptaki wydzielają jakiś taki puder do ochrony piór i to właśnie to tak się wyczuwa w ptaszerniach i coś takiego właśnie potrafi być w niektórych ujęciach irysa i wtedy on jest taki właśnie ptaszerniany, chociażby w tym zapachu. Także tutaj ta nazwa, że tak powiem, z kwestią ptaszerniana to idealnie pasuje, ale też trochę jest w tym Irish shot na przykład. Ja gdzieś z tych wszystkich shotów mam w ogóle dekantę, kiedyś miałam od kolegi. Także to trochę też. Chociaż tutaj nie jest wskazana skóra, ale pamiętajmy o tym, że czasami może być irys i on da już efekt takiej właśnie też taką kwestię. Więc nie zawsze musi być skóra czy zamsz w perfumach, żeby był efekt skóry. Czasami inne nuty coś tworzą. A właśnie, jeszcze warto pamiętać, bo ja wspomniałam o już pewnie kilkunastu nurtach skórzanych, także na przestrzeni takiej ilości lat, kilkunastu lat, zwłaszcza w ogromie poznanych zapachów niszowych, poznałam ogrom nurtów ze skórą. W niszy można tę skórę niesamowicie poznawać i bardzo różnorodną skórę. Natomiast też mając ogrom składników, tworząc zapachy, mając laboratorium, jakby widzę też, że pewne składniki mają w sobie skórze, no, nawet jeżeli nie są typowo skórzanymi składnikami. I o tym warto wiedzieć, dlatego że to potem się przekłada na efekt zapachu. Czyli my mamy nuty, nie mamy zamszu, nie mamy skóry, a mamy efekt skóry, bo jakaś inna nuta, za którą stoi jakiś tam składnik, daje taki efekt. Na przykład szafran. Niektóre składniki szafranowe są właśnie takie, już kiedyś mówiłam, szafran skórzany, albo jest cedr, który ma w sobie bardzo dużo skórzaności, jest takim skórzano-drzewnym aspektem. Także są takie kwestie. Ja mam taki składnik, który jest taką skórą elegancką, taką skórą trochę powiedzmy mydlaną, ładnie mydlaną, lekko słodkawą mydlaną, lekko tak zaokrągloną aldehydową. Nie tyle aldehydową, co taki niuans, ale takiej ładnej aldehydowości i ładnej mydlaności. Takie coś też się zdarza. Mówiłam też o tym zapachu właśnie. I klasyk, Dawda Versa zwłaszcza, i ekstrakt. I tutaj na przykład nie mamy wskazanej skóry, ale to w ogóle było przed Ganimed. Jest ten klimat jak w Ganimed, ale Ganimed jest tak bardziej, że bardziej nowocześnie, bardziej futurystycznie, bardziej tak planetarnie, kosmicznie, mineralnie. Natomiast w tym jest trochę zaokrąglenia, trochę ciepła. I teraz z czego może wynikać skórzaność? Z różnych kwestii może wynikać, ale może wynikać właśnie tutaj z kwestii tego składnika. I najprawdopodobniej z tego wynika. Nie wiem, czy wcześniej też było wpisywane, że jest to konkretnie safraline, bo są różne składniki szafranowe. Safranal, safraline są różne, absolut szafranu, więc różne. Natomiast safraline faktycznie ma w sobie dużo skórzaności. Także niektóre składniki szafranowe są ciepłe, słodsze, orientalne, przyprawowe. Niektóre są bardziej mineralne, bardziej przestrzenne. Niektóre są właśnie bardziej takie też i skórzane, ostrzejsze, zaostrzone. Te, jakie były wypisywane w 683 w klasyku, który, podkreślam, już wielokrotnie mówiłam, został mocno okrojony. W pewnym momencie 683 DPI były takie, jakby nie czułam potrzeby, że ekstrakt jest taki dużo, dużo lepszy. Natomiast w pewnym momencie ETP tak zmieniono, tak okrojono, że już faktycznie rola tego ekstraktowego była już znacząca. Przewaga. To są nuty 683 klasyk. Tu już jest typowo wpisany szafran. Ale patrząc na to wszystko, raczej tak za jego sprawą jest tam jakaś skórzaność, ale faktycznie ona jest tutaj pokazana, dlaczego jest zaokrąglona. Mamy labdanum, który potrafi zaokrąglić i bursztynować. Labdanum, przypomnę, to jest taki składnik, który ma w sobie lekką miodowość, ma w sobie taką lepkość, ma w sobie taką trochę ciemniejszą, trochę mroczniejszą, trochę z głębią, trochę odymioną, nieodymioną słodycz. To jest taki, powiedzmy, ciemna miodowość, powiedzmy. Bo już na przykład w nutach Ganimet już wskazują zamsz na przykład. A zobaczmy jeszcze Ganimet Extract, które miałam. I mam już Safraline ze swoją skórzanością.
A mam nowe informacje, to od Michała właśnie z Galerii odnośnie Gala Wood. Już trochę wspominałam w tamtych filmach skrótowych, zapowiedziowych odnośnie tego przeglądu, tej omówienia relacji z Galilu, ale to jeszcze będę opowiadać, jeszcze będę wracać, jeszcze może będzie w ramach serii składniki perfumowe, laboratorium, tworzenia i w ogóle. Przypominam, to będzie to składnik ukryty, czyli ten Captive, ale to jest tak, że jak ktoś ma na to patent, potem to wszystko wygasa i potem to trafić może do takiej ogólnej dostępności dla perfumiarzy. Tak było z różnymi składnikami, które jeszcze niedawno też czasem pojawiły się. Była ich do nich dostępność, był do nich dostęp, można było je zdobyć, także to się wszystko z czasem zmienia.